I panowie, od razu zapytam was o ten medal Rafała Majki. Bardzo się cieszymy, ale jak tak czytam fora internetowe Twittera, to nie do końca wiem, jak wy odebraliście ten medal. Szkoda, że tylko brąz, czy brąz jak złoto? Ja uważam, że jedno i drugie. Jedno i drugie, dlatego że mogło być dużo gorzej, jak widzieliśmy na samą końcówkę, ale jest medal, który wywalczony naprawdę niesamowicie. Widać było walkę do samego końca, z samym sobą oczywiście, Majki i powiedzmy taki, jak to się rozegrało. Nikt by sobie nie przypuszczał. Myśmy rozmawiali już, że to jest trudny odcinek, trudna trasa i będzie ciężko, ale że coś takiego to był horror. Ja powtarzam, dzisiaj już powiedziałem, że nie siedziałem jak na szpilkach, tylko jak na gwoździach, takich długich strasznie, do ostatniego końca i nie wierzyłem. Myślałem, że jeszcze się uda, ale ten pociąg za nim to był niesamowity i później się cieszyłem z tego, że zresztą już było dawno, widać daleko, następny czwarty to byli, czwarty zawodnik był daleko, także ten brąz to... Cieszyłem się z tego niesamowicie, że nareszcie w pierwszym dniu mamy medal. Marek, zastanawiam się, czy ten finisz taki dramatyczny dla nas, czy to da się porównać z wioślarskim finiszem? Tym, którzy gonią, jest łatwiej gonić? Czy to jest całkiem inna specyfika. Rafał musiał się oglądać, a wioślarz jak prowadzi, to nie musi się oglądać, dlatego dobrze jest prowadzić, wtedy wszystkich masz przed sobą. To jest jedyna z dyscyplin, która gdy prowadzisz, to oglądasz plecy przeciwnika. To jest dosyć ciekawe, jak to się z tyłu, to musi się oglądać, gdzie jest ktoś z przodu. No tak, bo wy tyłem do przodu całe życie. Także dosyć ciekawe zjawisko. Po pierwsze, to wczoraj w studiu tutaj rozmawialiśmy z Andrzejem Piątkiem, że będzie pracowała cała drużyna i faktycznie coś niesamowitego, ale ta drużyna pracowała na ten medal. I ten medal jest, i dobrze dzisiaj podkreśla we wszystkich mediach, jakie czytamy, że to nie on, to cała drużyna zdobyła ten medal i pięknie. I faktycznie jak się siedziało te ostatnie, bo to 10 km, prawie 5 km czy 6 przejechał sam i na plaży, gdzie ten wiatr naprawdę nie pomagał, to tętni tak w głowie pulsuje aż, bo bardzo się chce, nie? Tak trzymasz go za plecy i pchasz go, dmuchasz, a to nie daje rezultatu. Straszne to jest, bo ja wolę ten wyścig, żeby potrwał 10 sekund, nie aż tak długi ten stres, żeby tak nie działał na ten nasz organizm wątły, a to faktycznie, ale udało się, jest ten pierwszy medal. Gratulacje dla całej dyscypliny, bo pokazuje, że jest siła. Andrzej mówił, że dawno już nie mieliśmy takiej reprezentacji pod względem i ilości, i jakości, jak się okazuje. I pięknie. Czyli myślę, że tak my będziemy codziennie mówili o kimś, bo ten polski sport naprawdę nieźle wygląda. Ja się bardzo cieszę, bo i indywidualne, i zespołowe, to wszystko tak fajnie w dobrym kierunku leci.